Przed nami całka oznaczona od 2 do 4 z takiej prostej funkcji wymiernej 6 plus x kwadrat podzielone przez x do 3. Więc tak, no nie widać na pierwszy rzut oka, jaka to jest funkcja pierwotna do tej funkcji wymiernej, ale jeżeli zapiszemy tę funkcję wymierną jako sumę dwóch rzeczy, zobaczymy, że to jest suma dwóch funkcji potęgowych, no i zobaczymy, że wtedy funkcję pierwotną dosyć prosto znajdziemy. Czyli zapiszmy to wyrażenie jako sumę dwóch rzeczy, 2, 4, tu jest 6 przez x do trzeciej plus x kwadrat przez x do trzeciej. No i teraz może jeszcze zapiszmy 1 przez x do trzeciej jako x do minus trzeciej, żeby mieć to bardziej przed oczami jako funkcję potęgową. No i x kwadrat przez x do trzeciej to jest 1 przez x. No dobrze, no i teraz jakie będą funkcje pierwotne? No więc po pierwsze, tu mamy funkcję potęgową. No to jeszcze raz przypomnę, jaka jest funkcja pierwotna do funkcji potęgowej, czyli całka nieoznaczona, to jest x do p plus pierwszej przez p plus 1 plus stała. No i to jest dla wszystkich p, które nie są równe minus 1. No to jest właśnie x do minus pierwszej. No więc ten wzór możemy zastosować do x do minus trzeciej, czyli będzie tak, no 6, x do minus drugiej, no podzielone przez minus 2. No tak, a teraz jaka jest funkcja pierwotna do 1 przez x? No właśnie, czyli 1 przez x jest jedyną funkcją potęgową, która nie jest pochodną żadnej innej funkcji potęgowej, więc no i funkcja pierwotna do 1 przez x to jest funkcja logarytm naturalny x, czyli logarytm naturalny, a dokładniej logarytm naturalny moduł x plus c. No, dlatego, że x może być dodatnie i ujemne, tutaj logarytm może być tylko argument dodatni, wobec tego tu jest moduł x, czyli również możemy całkować funkcję 1 przez x w przedziale ujemnym. Oczywiście nie możemy brać całki oznaczonej z funkcji 1 przez x, kiedy jedna granica jest ujemna, druga dodatnia, dlatego że to nie jest funkcja ciągła na tym przedziale i taka całka nie istnieje. Czyli tutaj to jest, dodajemy logarytm naturalny, ponieważ nasze granice są dodatnie obie, wobec tego moduł możemy sobie opuścić i napisać logarytm naturalny x i to liczymy w granicach od 2 do 4. No dobrze, może jeszcze tu troszeczkę sobie uprościmy. 6 przez minus 2 to jest minus 3, czyli to jest minus 3 podzielone przez x kwadrat plus logarytm naturalny x, no i w granicach od 2 do 4. No to liczymy dalej. Może zróbmy tak, o. Czyli w punkcie 4 to jest minus 3 przez 4 do kwadratu, czyli 16, plus logarytm naturalny 4. To jest wartość naszej funkcji w punkcie 4 i od tego odejmujemy wartość naszej funkcji w punkcie 2, czyli minus 3 przez 2 do kwadratu, czyli 4, plus logarytm naturalny 2. Czyli minus 3 szesnaste, minus 3 czwarte. Minus 3 czwarte to jest minus 12 szesnastych. Tak, i tu jest minus, minus, czyli plus będzie, czyli będzie minus 3 szesnaste plus 12 szesnastych, czyli to jest 9 szesnastych. 9 szesnastych plus logarytm naturalny 4 minus logarytm naturalny 2. No i teraz, jeżeli przypomnimy sobie ważną własność logarytmu, mianowicie logarytm a minus logarytm b to jest logarytm a przez b, czyli różnica logarytmów to jest logarytm ilorazu, więc ta rzecz tutaj to jest logarytm naturalny 2. 4 przez 2, czyli logarytm naturalny 2. No i w ten sposób obliczyliśmy naszą całkę, to jest 9 szesnastych plus logarytm naturalny 2.